Dzień dobry, dobry wieczór, witam was serdecznie. Moim i waszym gościem dzisiaj jest Paweł Tyburski. Cześć. Cześć, witam cię serdecznie i twoich wszystkich fanów obserwujących i subskrybujących twoich kanał. Zmęczony po treningu, widać, że dzisiaj nie było miękkiej gry. Czy na twarzy? Nie, po treningu to tak, bo nawet po dwóch, bo ostatnio postanowiłem, że będę przez cały rok biegał 5 razy w tygodniu z samego rana. Wow. I oczywiście drugi trening, ale czerwony jestem, bo miałem laser wykonywany w mojej klinice. Oczywiście, do której was serdecznie zapraszam, Face Clinic w Warszawie. Miałem laser robiony na blizny, które miałem po tym, co 3,5 roku temu się wydarzyło z moją twarzą, więc naprawiam ją cały czas. No i dlatego jestem czerwony, ale to 3 dni będzie wszystko git. Ej, ale to bieganie to jest takie noworoczne postanowienie? Wiesz, ja zawsze grałem w piłkę, nie? I zawsze miałem zajętą formę, miałem wydolność petarda. Jedną z lepszych zawsze w klubach z Piotrkiem. I uważam, że tlen, nawet z Dzikiem przed chwilą gadałem, który też zaczął mega biegać i się mega zajebiście czuje, że tlen budowany jest właśnie najlepiej poprzez niską intensywność biegu. Budujesz sobie bazę, wtedy na treningu MMA, jak masz skoki tych, wiesz, jak masz, jak się nazywa, interwałowe te ćwiczenia, to wtedy więcej po prostu możesz tego zrobić, a robisz sobie bazę po prostu rano i przyjemnie się, stary, czujesz 5 km z rana w 20 minut ciach i chłopie, ja mam zajebistą energię. Wiesz, ogólnie mam tak, że nawet mi się czasem nie chce, to ja nawet o tym nie myślę. Po prostu idę i robię, jak idę i się wyszczać. I tak sobie zaprogramowałem i tak zacząłem funkcjonować i jest super. Polecam wszystkim. Słuchaj, bo tak naprawdę dziś chciałem ciebie zaprosić do studia, aby porozmawiać przede wszystkim o tym, co wydarzyło się ostatnio w świecie FreakFightu, w świecie MMA. Tylko nie wiem, czy to ma do końca sens, bo ty ostatnio odbiłeś od tego świata, jak się domyślam i wiem, to była świadoma decyzja. Świadoma, tak. Znaczy odbiłem dlatego, że miałem bardzo dużo tematów gdzieś tam biznesowych, bo ja nie skupiam się tylko na MMA. Wręcz aktualnie to jest jakby na ostatnim miejscu, aczkolwiek trenuję cały czas, no bo staram się utrzymywać formę, ale walkę będę miał najbliższą w maju. Dlatego, że odpuściłem się od domu, bo miałem dużo biznesów do rozkręcenia, a nie da się przygotować dobrze i nie da się wszystkiego na raz zrobić. I tak bardzo dużo robię rzeczy i uważam, że czasem za dużo, ale chyba lubię się tak bodźcować, bo nie lubię nudy. Więc z tej decyzji jestem dumny, bo mam spokój na bani, nie mam ciśnienia, że muszę się przygotowywać przeciwnik, a w maju mam dużo czasu, żeby się właśnie na ten maj się przygotować i chcę pokazać najlepszą wersję siebie, taką naprawdę top. Nie? I wydaje mi się, że ją osiągnę i że będę sam pod wrażeniem siebie. To jeszcze a propos piłki muszę zapytać o to, co wydarzyło się w weekend, bo wczoraj mieliście okazję ty, Piotr, także zagrać sobie, czyli przypomnieć, jak to kiedyś bywało. Tak, tak, no my z Piotkiem graliśmy przecież ja wiem. Bardzo długo. Ja dzięki w sumie piłce nożnej wydostałem się z domu dziecka, bo to była dla nas wielka szansa. My nas jako 16-latków już powołali na zgrupowanie gdzieś tam kadry Polski na konsultacje. Byliśmy, od nas skład się zaczynał od warmińsko-mazurskiej kadry. Byliśmy w 93. roczniku w Olimpii Elbląg i tam graliśmy też pierwsze skrzypce, a byliśmy rocznik 94, jesteśmy. Więc jakby zawsze byliśmy wyrośnięci, zawsze lubiliśmy aktywność, zawsze graliśmy w piłkę. No i miło było po prostu wspomnieć sobie te czasy, tym bardziej, że była to charytatywna akcja, która w ogóle, tak notabene, to był najlepszy mój turniej charytatywny i suwałki, bardzo duże brawa, bo nie byłem na tak super miłym, szybkim, mega zorganizowanym turnieju charytatywnym. Było petarda. Mecz za meczem, ciach, z dziewczynami kadry polskiej graliśmy. Mega w ogóle dobry, przegraliśmy na z nimi. No bo wiadomo, sklejka była trochę, tam graliśmy w reprezentacji artystów polskich. Był Radek Majda, Dariusz Szwakowski, kilka tam chłopaków z innych branż, którzy gdzieś tam są kojarzy też w świecie. I nie wszyscy grali w piłkę, tak? Ale była fajna ekipa i mimo to, że nie graliśmy ze sobą, to coś tam udało się nawet wygrać. Dobra, słuchaj, to teraz wracam do tych pytań, które przede wszystkim chciałem tobie zadać. Przede wszystkim pytanie, od którego muszę zacząć, to jest pytanie, czy w ogóle oglądałeś Gale Prime'u? Tak, ja wszystkie Gale oglądam. Tak, proszę, tak? Ja tak umówmy się, że patologia patologią, nie? I ja tak mówię, że już nie da się niektórych rzeczy oglądać. No ale jednak przychodzi ta sobota, wieczór. Nie wiem, czy wiesz, ale zrezygnowałem totalnie z alkoholu, z wszystkich używek i to już jest taka moja decyzja, nie taka jak zawsze, po której po 2 miesiącach wracałem, 3, tylko to już taka nieodwołalna. Jadę też na górkę złożyć przysięgę, gdzie nie będę rok, przynajmniej rok, a później pewnie sobie przedłużę, bo już później nawet nie będę miał tej potrzeby. Ja już czuję, że zbrzydło mi to tak, że nie mam w ogóle totalnie nawet ciągutek. Nawet prowokowałem pewne sytuacje i były momenty, w którym gdzieś tam było takie uczucie, żeby coś zrobić, ale umiem już z tym sobie radzić i mam nadzieję, że będzie to jak najdłużej. I jak nie masz co robić w weekend, a ja jestem przeważnie wykończony dniami, bo ja od 6 wstaję, 6:30, czasem 7, idę biegać, treningi, praca i ja po prostu padam o 21, jak ktoś się ze mną chce umówić, to dla niego to nie jest dobry pomysł, bo ja przychodzę i ziewam, na przykład. I 21... czy tam 20, gala, chłopie, telefon, akurat byłem w Augustowie po turnieju właśnie, chłopie, do góry nogami, oglądasz tą patologię, czasami mówisz, kurwa, ale odłużenie, wiesz, narzeka się na tym, no bo wiadomo, to przykładu często nie daje dobrego, no ale jednak gdzieś tam to ciągnie, nie? Ciągnie, bo zawsze jest jakaś walka, bo mówmy się, bo tutaj zaznaczam, Jasia Kapeli i tych innych tworów, nie chcę mi się oglądać. To jest dla mnie, zazwyczaj jest tak, że oglądam to, ale robię coś innego w tle, nie? Ale zawsze są walki, które w miarę elektryzują, są polaryzujące i na te walki zawsze czekam. I są to 2-3 walki. Akurat tutaj w przypadku Prime była walka Arkoyuna z Trypsonem, była walka Kasjusza, którego zniszczyłem jak dziecko, z którym się bawiłem i drugi raz mogę mu wpierdolić, za przeproszeniem, jak mam ochotę w dużych rękawicach, zapraszam Kasja. I walka... Kurczę, kogoś jeszcze chyba była fajna walka. Umbra też było... Umbra była jedną z lepszych walk tam akurat. Umbra bardzo lubię, znam. Więc Puszka też chciałem być ciekawy, bo to inna formuła była. Ale summa summarum, no wiadomo, że ja już lubię oglądać taką bitkę w miarę, wiesz, co ogarniają ludzie, nie? Że jednak jest tam technika, jest serce, jest padnij, powstań, wiesz, knockout, wstanie. Lubię to, ja uzależniony jestem od tego, ale męczy mnie oglądanie właśnie takich Jasia Kapeli i tak dalej, nie? Jakby... To w sobotę Torwar, KSW. Kurde, wiesz, że właśnie KSW, różnie jest z KSW z oglądaniem, nie? No bo zazwyczaj oni nie robią aż takiej dobrej pomocy, że czasem nawet nie wiem, że ta gala jest. Coś w tym jest, bo no nie jesteś pierwszą osobą, która to mówi. No i to nie jest tak, że jakby cisnę na KSW, bo to jest najlepsza federacja w Europie, jeżeli chodzi o zawodowe MMA. Ale uważam, że nie robią aż takiej dobrej promocji. I uwaga, powiem coś co może zaboli kogoś tam, ale oczywiście nie mam nic, żeby nie było, tylko zawsze szczery jestem. I może to w sumie będzie konstruktywna krytyka dla nich. Uważam, że walka Adamka z Kalidowem, jeżeli by odbyła się we freakowej federacji, byłaby o wiele bardziej sprzedana i byłaby bardziej nagłaśniona. Walka w KSW uważam, że teraz jest... Nie wykorzystują potencjału tego strasznie. Jakby uważam, że nie masz takiej promocji. Ja nawet nie wiem, kiedy jest ta gala. I gadałem z kimś ostatnio i mówię, kurwa, zajebista, fajnie, ciekawa walka, tylko oni chyba na duże rękawice się biją. Tak. I już zabrane widowisko. To już pierwsza rzecz. Druga rzecz to że gadamy właśnie o tym i ja mówię, ty właśnie, a kiedy ona jest? No i kurwa nikt nie wie, nie? I to jest to, że oni moim zdaniem powinni mocniej przyciąć z promocją, no bo nie można im nic zarzucić. Uważam, że są zajebiści, ale jeżeli tak mogę swoje zdanie wyrazić, to właśnie nie wykorzystują potencjału promocyjnego tej walki, nie? Albo Tomasz Adamek, nie masz takiej freakowej, takiego trash talku, bo wiadomo, Mamet to jest Mamet. Każda jego walka jest zajebista i każdą się chce oglądać. A wchodzi w nowy świat Tomuś i musi pokazać, czy musi, on nic nie musi, no bo umówmy się, zrobi dużo, ale wydaje mi się, że mógłby bardziej podkręcić, coś pożartować, coś ten. Widziałem takie trochę nieudolne takie próby promocji. No nie wiem, no każdy tam orze jak może, ja widziałbym to inaczej, to tylko jest moje zdanie i ja bym to po prostu zrobił trochę w inny sposób. Ale na pewno się sprzeda, czy zarobią. Mam nadzieję, że tak, bo wszystkim życzę dobrze. Aczkolwiek na pewno tam po 2 banie dostali, nie? Nie wiem, natomiast to jest moje stanowisko. Uważam, że ta gala nie wypełni areny Gliwice. To jest moja opinia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ciekawy jestem, no i widz, no. Bo nie wszystkich się okazuje grzeje ta walka. Tak jak niektórzy myśleli, że będzie grzeje. Bo jest w dużych rękawicach. stary. Ale Tomek Adamek nigdy nie zawalczy w małych w tym świecie, moim zdaniem. Bo ma za dużo do stracenia. Myślę, nie pójdzie. No. On dyktuje warunki. Tak, tak, tak. I po wiesz, co? No i to jest trochę takie... I może dlatego... Ale i tak we freakach to by się sprzedało lepiej. Dobra, wracając do freaków i jeszcze tej Gali Prime'u, bo zapytałem cię, czy ją widziałeś, bo chciałem ciebie zapytać o dwie walki. Przede wszystkim, czy twoim zdaniem Paweł Jóźwiak został oszukany? Tak. Oczywiście, że tak. To jest dla mnie... Akurat oglądałem tą galę, tak jak rozmawialiśmy i no tak, Paweł Jóźwiak bardzo był oszukany. Pozdrawiam cię, Pakciu. Także no... Oszukać go na własnym... Ciekawe, oszukali go na własnej ziemi. No nie wiem, stary, no, no nie wiem, no, ciężko mi to powiedzieć, bo tam trochę w ogóle takich dziwnych rzeczy, trochę sztucznych się podziało, moim zdaniem, ostatnio. Ludzie ogarnięci będą czuli, co jest prawdą, co jest zreżyserowane, co jest grane i ustawiane, nie? A wydaje mi się, że tam trochę było rzeczy ustawionych przy tej gali. I też życzę oczywiście Prime'owi, ja zawsze szczerze mówię po prostu, no. I tyle, bo też jakby może być tak, że zawalczyć to Prime, nie? No, ale to wiadomo, że wszystko idzie do przodu, ja też im fajnie życzę. No, była karta spoko, zawiodła mnie walka Trypsona. Cześć cię, Pawełciu, pozdrawiam, ale moim zdaniem powinno się trochę więcej pokazać tam, wiesz, nie mógł tak chodzić z głową w górę, z brodą i... Tamten był przygotowany na niego, bo zrobił od razu, to nie było przypadek, on był miał wypracowany, to oglądał na pewno walki Pawła, więc no trochę byłem, bo na tą walkę czekałem najbardziej, nie? Tak jak mówię, no, ja we freakach lubię oglądać sportowe pojedynki zakraplane, czy jak się mówi? Zakrapiane? Zakrapiane właśnie jakimś fajnym dymem, nie? Nie musi być patologiem, ale fucking, kurwa, taka, wiesz, czasem jest tak, że muszą być emocje, wiesz. Dwóch gości, kurwa, i tam w tej atmosferze czuć w powietrzu, że tam jest ogień, nie? I nie muszą wcale wyzywać się od kurew i tak dalej, nie? Mogą fajnie, konstruktywnie się cisnąć. No ale, no co? No słuchaj, no, mówiłeś o takich walkach, które cię nie grzeją i o takich osobach jak Jaś Kapela na przykład. Tak. Ja chciałem cię zapytać, bo od ostatniej naszej rozmowy, od ostatniej twojej walki nawet, tak naprawdę mogę mówić, że eksplodowała prawdziwie gwiazda Natana Marconia, który teraz jest wszędzie, którego jest pełno, który walczy na każdej gali i pokazuje się w tym świecie w ten swój sposób, gra w tę swoją słynną grę. Ty Natana Marconia zaliczasz do takich osób jak Jaś Kapela, którzy cię nie jarają. Jak ty patrzysz w ogóle na to, co on robi? Mimo wszystko, mimo tego, co robi w internecie, uważam, że jego na wyższym poziomie, bo wiem, że to jest jego gra. Jaś Kapela jest taki, jaki jest. No, taki się urodził i taki pewnie pójdzie do piachu. Ale jeżeli chodzi o Natana, to mimo, że my nawet mieliśmy jakiś tam... Znaczy nie chcę powiedzieć tego zatargu, bo ja go nie uważam. To nie jest osoba, która jest w stanie mi nacisnąć na odcisk, tak? Bo to nie jest w ogóle zagrożenie. Ale wiem, że wielu nacisnęło na odcisk. I teraz tak, co do niego. Robi to tak, jak robi. Czy dobrze mu to wyjdzie, czy na dobre mu to wyjdzie, to okaże się w przyszłości. Z tego, co wiem, Fame już go wyrzucił z gali 20, na której miał walczyć, bo wiesz, są granice smaku, nie? Które uważam, że nie powinno się, jeżeli się przekroczy, nie powinno się tego promować. Natan na pewno przekraczał jakieś tam granice, mimo tego, że starał się jakoś tam, wiesz, w taki sposób inny cisnąć Denisa, na który gdzieś tam to działało, jak płachta na byka, ale summa summarum uważam, że wiesz, on jest prywatnie zupełnie inny i może mu się to odbić czkawką, bo nie można robić wszystkiego dla pieniędzy, nie? Więc musi sobie zdawać sprawę, że kiedyś w ciemnym rogu ktoś może go ustrzelić, tak? Bo wiesz, no, bo są ludzie, którym zajdzie na tyle za skórę, że nie odpuszczą mu. Internet internetem, wiesz, ja trochę inaczej się wychowałem, nie? Ja w innych czasach i u mnie też by takie coś nie przeszło. Albo by przeszło, bo na ten moment bym 3 razy się zastanowił, czy to w ogóle jest warte, nie? No bo czym starszy jesteś, tym kurwa nie chcesz tego gówna tykać, bo bardziej śmierdzi. Ale znajdą się psychole, które zrobią mu krzywdę w końcu, jak się nie ogarnie. I moim zdaniem żadnych walk dobrych nie daje, zarobi sobie przez jakiś moment i zaraz zniknie, no bo umówmy się, kurwa, za tym, co się gada, muszą iść też umiejętności jakieś. Ferrari to Ferrari. Sobie, pogada, porobił jakieś dymy, zniknął ostatnio, nie ma go, więc ludzie są już głodni powoli. I to jest dobry, to jest jakby dobra taktyka na to, nie? No bo przyjdzie, zacznie gadać znowu, krzyczeć, ale da walkę też, którą chce się obejrzeć. No ja akurat Ferrari'ego chętnie obejrzę, tak? Obejrzę innych ludzi, którzy się chcą po prostu ponapierać w tym oktagonie, a nie wyjść i takie flaki z olejem. No umówmy się, stary, nie? No. Ale przepraszam, ciekawe jest to, co mówisz, bo być może ta nasza rozmowa zostanie wyemitowana we wtorek już po ogłoszeniach fejmu, ale być może nie, nie wiem tego. Natomiast coraz więcej się mówiło o walce Natana z Piotrem Szeligą na tej gali. Wychodzi z tego, co mówisz, że tej walki ja nie tak będzie. Słyszałem. To są moje jakby tylko domniemania, to co usłyszałem. Staram się nigdy nie powielać jakichś plotek, ale wydaje mi się, że osoba, która mi to powiedziała, jest wiarygodna. I jeżeli... No tak mi się bardzo nawet wydaje, że jest wiarygodna, więc trzymam się tego. No, wy być może już to... Najwyżej kogoś wprowadzę błąd, jeżeli tak będzie, to bardzo przepraszam. Ale teraz sobie pomyślałem, bo mówiliśmy o Tomku Adamku. Jeżeli się rozmawia o Tomku Adamku i jego walkach w Fejmie, bo przecież też ma tam walczyć, to się mówiło, wymieniając rywali, także o tobie, że jesteś gościem, który mógłby z nim zawalczyć. Rozumiem, że ciebie taka perspektywa zawalczenia z Tomkiem Adamkiem, nawet jakby to były duże rękawice, bo pewnie byłoby to jest... No mówmy się, nie? No, Tomek to jest Tomek, tak? I nic nie trzeba tam dopisywać, dopowiadać. Zrobił swoje. Ale chętnie bym go tam spróbował ukąsić. Wydaje mi się, że na swój wiek już nie będzie tak sprawny, jak był. Myślę, że na pewno nie prowadzi się tak, jak się prowadził, więc dużo bym miał szansę, żeby z nim wygrać. I teraz pewnie powiedzą, ale co ty p***sz? No dobrze, no okej. Z Kasjuszem też miałem nie wygrać w boksie, nie? Też jego dyscyplina. Też mówili, że po tym sparingu, gdzie mówiłem, że byłem chory i po prostu nie miałem tam, tak samo z Pasternakiem, kiedy byłem po 3 baletach, ćpałem i tak dalej, kiedy miałem problemy z oddechem i to na każdym było w wywiadzie widać, że się męczyłem mówiąc, więc ja wiem, na co po prostu mnie stać, a to wszystko po prostu w przyszłości się zmanifestuje, nie teraz, to za rok, ciężko na to po prostu pracuję, nie za dużo staram się nie mówić, chociaż jak mnie pytają, to oczywiście wyrażam swoje zdanie i tyle, i robię swoje po prostu. Ty byś się nadawał na KSW Epic. Nowe wydarzenie, otwierają się na nowe środowiska, słuchaj. No to co? Co robisz? KSW Epic? Co to jest? No ta gala 24 lutego, gdzie Adamek z Kalidowem walczy. No bo w sumie umówmy się, że teraz freakowa walka, nie? No jest freakowa i tam się otwierają właśnie na takich ludzi, którzy gdzieś, bo przecież kiedyś już mówili, że tak. Paweł Tyburski, KSW i tak dalej, ty byś się nadawał na KSW Epic. Słuchajcie, się promujecie na KSW, dobrze, ta walka, dobrze. Nie, naprawdę i właśnie się dowiedziałem, kiedy będzie ta walka w ogóle. Maj Paweł Tyburski kontra Mateusz Kubiszyn. Czy to się może wydarzyć? Nie wiem, czy Paweł, czy Piotrek. Zobaczymy. Aczkolwiek powiem ci tak. Z punktu widzenia swojego i ostatnio bardzo mądre wnioski przyszły do mojej głowy, mając 30 lat, bardzo fajnych, dużo rozkmin miałem. I jedną z nich było właśnie to, że słuchaj, jako freak fighter, nie? Tak jak powiedziałem, jestem w stanie zejść do 8-4 i w 8-4 chcę walczyć. Piotrek walczył w 8-4, nawet 8-3 zrobił, bo za dużo zeszedł wagi, nie? Co się dziwnie nie zdarza, no. Gościa, który ma 94, nie? No ale zszedł, więc nie było to problemu. I ja powiedziałem, że ja też chcę iść po pas przede wszystkim, bo zapodział się w mnie niepożądane ręce, no. To przez pomyłkę wyjawił, że ten pas ma. Więc ja chcę ten pas po prostu... Zasłużyłem, stary, z moją postawą, z moimi walkami. Zasługuję o walkę o pas. Mi się to k***a należy jak psu Buda. Nie obchodzi mnie to, że wiewru się obsra. Nie obchodzi mnie to, że federacja powie, że oni są za słabi dla mnie. Nie obchodzi mnie to. Mają takie same 24 godziny jak ja. Są takimi samymi ludźmi jak ja. Tylko mi się bardziej chce. Mi się bardziej chce zapisać na treningach. Mi się bardziej chce wygrać. Mi się chce bardziej po prostu wszystko robić. I to jest ich problem. Dlaczego ja mam cierpieć na tym, że ktoś jest k***a słabszy? Bo mu się nie chce. Albo niech zmienią trenera, niech zmienią podejście do życia, ale ja chcę walk w 8-4. Jestem freakiem. Nie jestem k***a zawodowcem. Jak mam walczyć z zawodowcami, to podwójna stawka. Bo tylko ja mogę walczyć z zawodowcami i tylko tam może mi się stać krzywda. Żaden freak nie jest w stanie mi zrobić krzywdy. I jestem tego pewny. Wiesz, mówię to z pełnym przekonaniem. Naprawdę. Uważam, że jestem ja we frikach, Piotrek i długo nikt. I to jest mój statement. Nie jest, że ja się odkleiłem czy coś. Ja naprawdę na to ciężko zapisałem. Widzę, co ja robię, a widzę, co inni robią. kiedy ja wstaję i zapierdalam, oni wracają z imprezy teraz. Robią to, co ja robiłem. Dlatego ja widzę tą różnicę teraz. Widzę to, jak ja ciężko pracuję na tych treningach. Widzę, z kim sparuję. Jak trenuję, więc dlaczego ja mam k***a być fałszywie skromny? Dlaczego ja mam być niedoceniany k***a? Ja zaraz nikt mi nigdy nic nie dał. I dlaczego inni k***a zarabiają takie pieniądze, wydzierając mordę, gdzie ja daję elektryzujące, polaryzujące każdą walkę. Na konferencjach, jak mi k***a ktoś naciśnie na odcisk, też go jadę. Nie ma, no k***a, mówmy się, nie jestem aniołem, że każdy mnie zna, że potrafię się zachować, ale też potrafię k***a się odezwać odpowiednio, kiedy trzeba. I wiesz, i stary, takie postacie jak ja, tak no ja zrobiłem sobie rachunek sumienia po prostu. I wiesz, co jest k***a najlepsze? Że doszedłem w tym miejscu, w którym jestem, ćpając, chlając, trenując i przetwatając to wszystko ze sobą. I dlatego k***a dzisiaj wiem, że będąc tym gościem, którym teraz jestem, osiągnę 3 razy więcej. Oczywiście miałem przerwy, oczywiście walczyłem z tym, k***a, 2 miesiące, 3 tego nie robiłem, ale wracałem co jakiś czas. Nie było nigdy czegoś takiego. Na 30. urodzinę powiedziałem sobie koniec. Żaden p***ny proch, żadna trucizna nie jest w stanie mnie teraz zatrzymać. Jaką ciotą będę, skoro coś takiego będzie w stanie zepsuć moje życie zajebiste, na które zapisałem 30 lat. Ja ogólnie się śmieję, wiesz, co jest najlepsze? Że ja się śmieję, że ciężko balowałem te 30 lat na to, co teraz mam. No k***a tak, stary. No mówmy się, udało mi się osiągnąć ten sukces, dlatego że mimo tego, że błądziłem, to czułem się zawsze dobrym człowiekiem i gościem, który zapierdala za 3. I tego ludzie może nie zrozumieją, bo nie widzą tej mojej ciężkiej pracy, tylko widzą ten wierzchołek góry lodowej. I tyle. Bardzo ciekawe i ważne słowa przede wszystkim. Natomiast no, ja muszę troszeczkę gdzieś te dyskusje jeszcze na inne tory teraz prowadzić, bo muszę ci zadać jeszcze jedno pytanie na koniec. To jest ostatnie. Ja jeszcze mam jedną bardzo ważną osobę dziś do przepytania i chcę to zrobić, która czeka na swoją kolej. Się nie, a to nie przejmuj się, bo i tak połowę wytniemy. A, dobra. Tylko nas dymy interesują, wiesz, i mięso. Żadnych przemyśleń życiowych i tak dalej. To się nie klika. Ale wiem, co się kliknie. Słucham. Twoja odpowiedź na pytanie, czy to jest koniec Denisa Załęckiego w tym świecie? Nie. Nie. Uważam, że Denis jest dobrym zawodnikiem. Mogą mówić co chcą, mogą na niego jechać, mimo to, że mnie wkurzył, mimo tego, że ja nie skreślam ludzi, w mojej walce. Ale z szacunkiem do mnie odnosił się gdzieś tam przy naszych konferencjach i tak dalej. I jakby wiem, że ten gość robił sobie głowę. A jak nie masz głowy, co wiem, bo jak miałem depresję, jak poszedłem na trening po prawie roku czasu, nie miałem siły zrobić 3 pompek, nie? A nie dlatego, że nie miałem siły fizycznej. Mental i duch. Jak nie masz tego, jesteś nikim. Tak samo jak ludzie bez marzeń. To są bardzo biedni ludzie. Ale jak nie masz duszy, no to nie masz nic. I Denis idealnie, i to było widać w jego konferencjach, to w jego słowach nie było pewności siebie już. Tam nie było właśnie tego ducha, tej agresji. On przecież dobrze się napierdał na tych walkach na gołe pięści. To był bardzo groźny typ. Ja wychodząc z nim do walki, też nie bałem się go, ale szanowałem jego uderzenie, bo mógłby zgasić światło. I stary, to co się z nim stało po mojej walce już, to już jest koniec. Wydaje mi się, że ja byłem jego trochę taką gwoździem do trumny, nie? Bo wiesz, mimo to, że mówiłem, że księżniczka, to wiadomo, że jestem w miarę szanowany w tym świecie, bo wiedzą, że naprawdę ciężko na to wszystko pracuję. Ale zaczęło się od szpilki w sumie. I po mojej walce z nim głowa mu siadła totalnie. No kurwa, nie wierzę, no stary, to jest idealny obraz tego, jak psychika potrafi każdego zniszczyć. I tak samo Natan. Nie szczeka się tak aż dużo, no bo to wraca, nie? Ta karma do go dopadła, mordo. Karma wszystkich dopada. Mnie dopadła kiedyś, ciebie pewnie jakbyś coś zrobił złego dopadnie, każdego z nas. Nikt nie jest święty, ale trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny. No i Denis boleśnie się o tym przekonał, ale życzę mu starej jak najlepiej. Życzę, żeby wrócił i myślę, że ludzie po pół roku, po jakimś tam czasie, jak zrecytuje sobie głowę, jak wróci, dostanie jakiegoś gościa do ubicia, żeby podbić swoje ego, no to myślę, że wróci ten Denis, który będzie, będą go chcieli ludzie oglądać, bo on zaczął znowu jak Najman, nie? Którego bardzo lubię, ale znowu no nie mogę patrzeć, jak to jest oszukiwanie ludzi na pieniądze. Wychodzenie, uderzenie, cały czas to samo robienie. Już nie mogę odpalać tego wszystkiego i robienia to samo. No widzisz, jestem gościem, który lubi go i przywita się, ale no Marcin nie może takich rzeczy robić. Kurwa, no to nawet gościa, który cię bardzo lubi, kurwa. No kurwa to, no. Bo wiesz, płacisz za to, nie? Czekasz kurwa miesiąc, dwa i dostajesz za kalca, a czekasz na ciasteczko, jak to mówi, truskawkę na tort. To jest. Haj to. Jest. Dostajesz kurwa ten zędzerek od truskawki. No i taka jest kwintesencja właśnie tego, co powiedziałem, podsumowując. Nie? Bardzo tobie dziękuję za wizytę w studiu. To była jak zawsze przyjemność, powodzenia w maju. Dziękuję. Moim waszym gościem był Paweł Tyburski. Dziękuję wam za uwagę. Cześć. Wszystkiego dobrego.